Kochani, w tę niedzielę palmową stajemy wobec najważniejszego, byśmy powiedzieli, tekstu Ewangelii. W tym roku liturgicznym towarzyszy nam Ewangelia świętego Marka. Przeczytaliśmy i w skupieniu wysłuchaliśmy dwóch rozdziałów na 16, które tworzą tę Ewangelię. Ktoś kiedyś powiedział, że Ewangelia to opis męki Pana Jezusa poprzedzona wstępem. Dla pierwotnego Kościoła pierwszym dokumentem, jaki powstał, to właśnie opis męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Bo tutaj dotykamy istoty nie tylko chrześcijaństwa, nie tylko sensu naszej wiary, ale przede wszystkim sensu naszego życia. Dlatego warto troszkę podpowiedzieć sobie, jak wobec tego Słowa Bożego, wobec tego tej Ewangelii stanąć dzisiaj. I może niech to będzie tekst, który nas poprowadzi przez ten święty, wielki tydzień, by do tego tekstu zajrzeć, modlić się tym Słowem Bożym, kontemplować. Pierwszą taką sugestią wprowadzającą nas do medytacji, kontemplacji nad opisem męki według świętego Marka są słowa, które znamy z księgi proroka Izajasza, 53 rozdziału, mówiące o tym, że Jezus, Syn Boży, sam chciał, zgodził się na śmierć. Śmierć Jezusa nie była jakimś przypadkiem, jakimś tylko zbiegiem okoliczności, ale przede wszystkim wolną decyzją Boga, który stał się człowiekiem, by oddać za nas swoje życie. Widzieliśmy te trzy wprowadzające sceny. Namaszczenie w Betanii, gdzie kobieta w domu Szymona Trędowatego namaszcza Jezusa, jak on mówi, na mój pogrzeb. Jezus jest świadom, że zbliża się Jego śmierć, Jego pogrzeb. Inni debatują na temat pieniędzy, kosztów, a Jezus mówi o swoim odejściu. Potem widzimy podczas ostatniej wieczerzy, jak Jezus wypełnia to, co było postanowione przez Ojca. Mówi, to jest moje ciało, to jest moja krew. Ciało za was wydane, krew za was przelana. Ta świadomość, determinacja Jezusa, by dawać się całkowicie, cały dla nas, dla świata. I wreszcie ta scena w Getsemani, gdzie Jezus się modli, uczy nas modlitwy. Nie to, co ja chcę, ale co Ty, Ojcze, chcesz ode mnie. Jezus idzie na śmierć, bo pragnie wypełnić wolę Ojca, bo pragnie spotkać się z każdym z nas. Ten opis męki Pańskiej pomaga nam zrozumieć nasze życie i tę miłość Boga do człowieka. Jezus, który sam chciał wypełnić wolę Ojca dla nas, uczy nas wypełniania woli Bożej w naszym życiu. Bo opis męki to szkoła życia. To szkoła bycia pełni człowiekiem. I dalej mamy serię obrazów, spotkań z różnymi ludźmi, tymi bliskimi Jezusowi i tymi, którzy byli bardzo daleko. Tymi, którzy chcieli Go zabić i tymi, którzy próbowali współczuć i pomóc. Pamiętamy, że pierwsze zdanie, które w Ewangelii świętego Marka Jezus wypowiada, to czas się wypełnił, bliski jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I to, co się dokonuje w czasie męki, jest wielką katechezą Jezusa właśnie o tym czasie, który się wypełnia, o bliskości Królestwa Bożego i zaproszeniem dla nas, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii.
Jezus i Judasz, Jezus i Straże, Jezus i Sanhedryn, Jezus i Piotr, Jezus i Piłat, Jezus i Barabasz z tłumem, Jezus i żołnierze, Jezus i Szymon z Cyreny, Jezus i ukrzyżowani, Jezus i szydercy, Jezus i Ojciec, Jezus i setnik, Jezus i niewiasty pod krzyżem, Jezus i przyjaciele. 14 obrazów, 14 scen, 14 stacji drogi krzyżowej. Możemy zrobić sobie takie piękne duchowe ćwiczenie w tym świętym tygodniu, by wrócić do tego tekstu markowego opisu męki i przejść tą drogę, 14 stacji drogi krzyżowej. Słysząc to opowiadanie, także przedstawione, jak to mówimy, na rolę, widzimy, jak ta dramaturgia, napięcie rośnie. A w tym wszystkim Jezus milczy. Ostatnie słowa wypowiada jeszcze przed Piłatem. Jak mówi Izajasz, nie otworzył ust swoich. Jezus milczy po to, by na końcu wykrzyczeć: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To zdanie wydaje się być chyba w centrum opisu męki według świętego Marka. Krzyk Jezusa, krzyk każdego z nas, krzyk całej ludzkości, całego stworzenia. Ale znamy ten psalm przecież bardzo dobrze. Dzisiaj był wyśpiewany. On się kończy wersetami: będę głosił swym braciom Twoje imię, będę Cię chwalił w zgromadzeniu wiernych. Chwalcie Pana Wy, którzy Go wielbicie. Niech sławi Go całe potomstwo Jakuba. Niech się Go lęka całe potomstwo Izraela. Od tego krzyku rozpaczy Jezus przechodzi do krzyku i postawy całkowitego oddania się i zaufania swemu Ojcu. Dalej jest już pocieszenie i pokój. Czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelii. W tym opisie męki pańskiej to pierwsze zdanie Jezusa z Ewangelii nabiera rzeczywiście mocy i sensu. My jesteśmy zaproszeni, by pójść za Jezusem, by w tym opisie męki pańskiej odkryć moje życie, moje przeciwności, moje trudy, mój ból, moje zagubienie, by móc powiedzieć właśnie z całą ufnością jak Jezus, że zawierzamy to wszystko woli Boga i chcemy ją wypełnić. Pierwszy werset Ewangelii Marka to jakby tytuł: Ewangelia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tutaj mamy serce Ewangelii. Serce, które nam mówi, kim jest Jezus, jak bardzo nas kocha, jak pragnie otulić w tej tajemnicy cierpienia nasze cierpienie, nasz ból, naszą samotność, naszą pustkę, nasze zagubienie. Po to, byśmy wraz z setnikiem mogli powiedzieć: On jest Synem Bożym. Ten człowiek jest Synem Bożym. Ten Jezus Nazaretu jest moim Królem. I od tej pory w moim życiu chcę wołać: Hosanna! Błogosławiony, który nieustannie przychodzi do mnie w imię Pańskie. I chce poprowadzić mnie przez moje życie, przez moje spotkania, moje sceny, moje obrazy, moje bóle i męki, poprowadzić do chwały, do zmartwychwstania, do nowego życia. Amen.